Dobra, cała piątka zabija się tam. Nie, cwaniaczki tutaj. Tak, cwaniaczki. A dlaczego? Tak wam powiedziałem, bo to nie jest wam, bo są prowadzone czynności. Ale co pan robi? Pan sprawdzić telefon, a nie będę dzwonił teraz. Nie. Niech pan nie dyskutuje, nie zgrywa cwaniaka. Niech zdejmie pan dla bezpieczeństwa kaski. Wyłączy pan kamerę. W ostatnich tygodniach dosłownie zasypaliście audyt obywatelski prośbami o odniesienie się do jednej interwencji policji zaprezentowanej na kanale, która miała miejsce w stolicy, a odbywała się w związku z użyciem wulgarnego słowa, prawdopodobnie przez jednego z bohaterów filmu. Link do całego materiału wyświetla się teraz w prawym górnym rogu, podajemy go także w opisie filmu. Film z interwencji będzie co jakiś czas zatrzymywany i przewijany, a w międzyczasie usłyszycie komentarz. Do filmu dodaliśmy napisy. Co on zrobił? Co zrobił? Przy policji takie jo. Co się stało? Ja nie, który mówiłem. Przyznawaj się, bo teraz nie chcę. Jak? To przeklął. A nie przeklinam. Ja też nie. Dobra, cała piątka zabija się ze mną. Kolonie ma się odwagi przyznać, to cała piątka idzie. Ale gdzie idziemy? Idziecie ze mną. To nie jest pierwszy raz, kiedy policja ma problemy ze zrozumieniem prostych pytań. Nikt panią nie pytał o to, z kim iść ma podejrzany. Pytanie było o to, gdzie ma iść. Może rozpuszczone włosy ograniczają pani słuch. Dobrze, że wygodne buty. Ale czemu mamy iść razem? Ze względu na to, że nie macie odwagi przyznać, który przeknął. To przeknął. Ile macie lat, chłopaki? 21. 16 zaraz. Nie macie odwagi się przyznać, kto przeklął? Pytam się tylko. No ja powiedziałem, że ja nie przeklałem. Ja też się przeklałem. To co, była was piątka i nikt nie przeklął? Nie, no sama nie potwierdziła, więc nie pani. Nie, nie bądź przeniesiona. Ja się nie odzywam w ogóle, no. Ile leży? Smacznego. Dobra, zapraszam za mną. Co? Ale jesteś 60. Co zrobimy? A mnie dostaje pana w systemie, nie mam przy sobie wychodzenia, muszę pan ze mną poświęcić. Żebym sprawdziła pana w systemie. Pani policjantka w nieco gangsterskim stylu oczekuje dostarczenia dowodu popełnienia wykroczenia od rowerzystów, dowodów na samych siebie, bo jak nie to cała piątka ma być zawinięta. To teraz pytanie do pani policjantki i jej asystenta. W którym to akcie prawnym jest mowa o zawijaniu grupy ludzi, którzy nie mają żadnego obowiązku dostarczania na siebie dowodów popełnienia wykroczenia, za które w tym wypadku grozi co najwyżej kara grzywny? Mamy tu przecież do czynienia z użyciem jedynie jednego słowa i to w sytuacji związanej prawdopodobnie z zatrzymaniem się jednego z kolegów tuż przed nadjeżdżającym rowerem autora wulgaryzmu. W którym akcie prawnym, drodzy stróże prawa, jest o tym mowa? Być może pani policjantce pomyliły się funkcje, może po południu uprawia gangsterkę i wtedy zawija ludzi. Może to jest wytłumaczenie? Czy może to jednak przejaw, no właśnie czego? Lekceważącego stosunku do młodych obywateli? Czy państwo policjanci słyszeli kiedykolwiek o czymś takim jak wynikanie norm z norm? Słyszeli czy nie słyszeli? To, że pani nie ma przy sobie urządzenia do sprawdzania danych osoby popełniającej wykroczenie lub o to podejrzanej, w żaden sposób nie wskazuje logicznie koniecznie na to, że ten pan gdziekolwiek z panią musi iść. A to dlatego, że istnieje bardzo prosta do zrealizowania czynność wezwania pani kolegi bądź koleżanki, którzy będą mogli sprawdzić prawdziwość ewentualnych danych pana, którego być może chce pani ukarać. Dlaczego policjanci z jednego z poprzednich odcinków jechali przez ćwierć Warszawy do audytora z urządzeniem mającym możliwość sprawdzenia danych, bo taką mieli ochotę, czy może dlatego, bo nie mieli w tej sytuacji innego legalnego wyjścia? To poproszę legitymację. Nie mam obowiązku pokazywania. No to ja też nie idę w takim razie. Obowiązek wylegitymowania się jest. Nie, proszę pana, jestem mundurowany policjantem, nie mam. No poprosiłem o legitymację. Proszę pana, będzie pan jeszcze dalej dyskutował? No to ja wzywam ten spadek w takim razie. Słuchaj, no ktoś tutaj podejdzie do nas, my jesteśmy pod kajek, czy masz tutaj chłopaka 18 lat. Nie chcę się ani... Nie, ja poprosiłem panią o wylegitymowanie się, pani się nie chce wylegitymować, więc ja też nie chcę. Nie, nic nie chcę, cwaniaczki tutaj... Tak, cwaniaczki.
Można. Pani policjantka w rozpuszczonych włosach zaczyna wypytywać o dokument tożsamości. W którym to momencie pani komunikuje, że przyczyną legitymowania jest popełnienie wykroczenia lub podejrzenie o to? Bo pani rozumie chyba, że ma takie obowiązki wynikające wprost z rozporządzenia z lutego 2020 roku w sprawie m.in. legitymowania osób? Szanowna niebieska chyba rozumie, co znaczy przystępowanie do czynności legitymowania. Dobra. No to zapraszamy pana. Dziękuję w takim razie. Zaraz zadzwonisz. Zapraszamy pana, zaraz zadzwonisz. Rozmawiasz sobie. Co mnie pan teraz zdali? A dlaczego? Tak wam powiedziałem, ale polecenie. Pojawia się kolejny policjant i wydaje polecenie ściągnięcia kasku, a na pytanie dlaczego odpowiedź brzmi, bo tak panu powiedziałem. Jeżeli tak ma wyglądać prowadzenie czynności w sposób nienaruszający godności obywatela, to urwi się w mundurze, mamy do ciebie pytanie. Czy jak inny policjant każe twojej matce, żonie lub córce zrobić sobie laskę, a za przyczynę poda, bo tak pani powiedziałem, to ma ona to wykonać? Oczekujesz od kogoś nieagresywnego wykonania polecenia, to podaj mu konkretną przyczynę, a nie że bo tak mówię. Teraz wracamy się do tych osób, które bulwersują się na tego typu porównania czy analogie. Różnica w subtelności przykładu zbudowanego na tej samej zasadzie ma zwyczajnie wyraźnie pokazać wadliwość logiczną odpowiedzi policjanta i nie oznacza ona zgadzanie się z takim standardem. Wręcz przeciwnie, nie ma żadnego, bo to jest polecenie, bo tak powiedziałem. Tak samo jak nie ma żadnego, policjant może zawsze wylegitymować, tak samo artykuł 65 KW nie stanowi o istnieniu obowiązku podawania danych, tak samo wykonywanie poleceń policjanta nie oznacza obowiązku wykonywania tych poleceń w każdej sytuacji. Gdzie tutaj? Ale ja poprosiłem o wylegitymowanie się. Ma pani obowiązek. Nawet Dobra, to zadzwonię w takim razie. Pan teraz nie dzwonił, bo są prowadzone czynności. Ale co pan robi? Sprawdzić telefon, a nie będę dzwonił teraz. Nie. Bo są prowadzone czynności. Ale co pan robi? Bo są prowadzone czynności. Ale co pan robi? Dzwonił teraz. Nie. Dzwonił teraz. Nie. Ja poprosiłem o wylegitymowanie się grzecznie. Najpierw to pan się wylegitymuje i niech pan nie dyskutuje, nie zgrywa cwaniaka. Policjantka każe panu siadać, przystępuje do czynności legitymowania, nie słychać, aby podawała imię, nazwisko, stopień, przyczynę. Kolejny policjant dosłownie wyrywa telefon z ręki obywatelowi, przekazuje go policjantce, ta sprzęt obywatela traktuje z najwyższą delikatnością, a do sytuacji dołącza policjant, który zakazuje dyskutowania obywatelowi. Czy was w tym radiowozie popieprzyło? Dobra, to zadzwonię w takim razie. Pan teraz nie dzwonił, bo są prowadzone czynności. Ale co pan robi? Sprawdzić telefon, a nie będę dzwonił teraz. Nie. Ja poprosiłem o wylegitymowanie się grzecznie. Najpierw to pan się wylegitymuje i niech pan nie dyskutuje, nie zgrywa cwaniaka. Ja nie zgrywam cwaniaka. Szybciej interwencja zostanie zakończona. Ja nie zgrywam cwaniaka, tylko poprosiłem o wylegitymowanie się, tak? Czy pana? Najpierw pan pokaże dokument tożsamości. Dobra. Po drugie powiedziała panu policjantka przed chwilą. Dobra, ja pokażę, ale ja poproszę też o legitymację. Nie muszę panu okazywać legitymacji ze względu na to, że jestem umundurowanym funkcjonariuszem i nie mam takiego obowiązku. Ma pani obowiązek. Nie mam obowiązku. Trochę bardziej znam tutaj dyrektywy. Nie muszę dawać tak samo do ręki. Bo muszę potwierdzić, czy dowód nie jest fałszywy i czy nie jest. Ja mówię tak. Dżentelmen, który się za dużo biedny oglądał. Nie. Nie zna pan prawa, proszę. Znam, rozmawiałem z policjantami. Dokument. Tak, ja tylko mówię. Niech zdejmie pan dla bezpieczeństwa kask i wyłączy pan kamerę. Przestał nagrywać. Wyłączy pan to najlepiej. Nie nagrywa mnie pan, dobrze? Ja sobie tego nie życzę. Mówi pan w oficjalnym numerowaniu nieprawda. Może pan wyłączyć tę kamerę? I wyłączy pan kamerę. No tak, wyłączyć kamerę, pewnie, a jakże?
No bo przecież wtedy nie byłoby widać, że pani z najwyższą ostrożnością będzie traktować telefon, że mundurowy wyrywa ten sprzęt, że pan o autokratycznych zapędach zakazujący dyskusji zachowa się tak, jak się zachował. Pewnie, wyłączyć kamerę. Proszę wyłączyć kamerę. Poproszę dowód do ręki ze względu na to, że muszę ustalić, czy dokument nie jest podrobiony. No to proszę. Do ręki, no proszę. Tutaj, do ręki. Poinformujcie pana, że jeżeli nie będzie wykonywał poleceń, są do tego środki przymusowe. Oczywiście, ale myślę, że pan ma świadomość tego, ze względu na to, że dobrze, tak dobrze zaprawę. Ja się skontaktuję z osobą, która... Proszę pana, interwencja została podjęta, nawet by nie była podjęta. Ze względu na to, jedzie sobie pan rowerkiem i na cały głos... Co telefon? Mam e-mail. Ale żeby co sprawdzić? Numer e-mail telefonu. E-mail? Tak. A jak to zrobić? Odblokuje pan telefon. Zaraz. Policjanci zaczynają sprawdzanie telefonów osoby podejrzanej o użycie w miejscu publicznym jednego nieprzyzwoitego słowa? A na jakiej podstawie to robią? I dlaczego nie sprawdzą kurtki, spodni czy choćby roweru legitymowanego? Gdzie konsekwencja? Gdzie komunikowanie przyczyny podjęcia czynności? Gdzie wskazanie podejrzenia na przykład kradzieży telefonu? Co wy ludzie tu wyprawiacie? Dlaczego policjantka wydaje polecenie odblokowania telefonu? Od kiedy to policjant ma prawo do wydawania takich poleceń? A może to nie było polecenie? Może to było grzecznościowa sugestia? Grzecznościowo? Pamiętajmy o tym, że to wszystko odbywa się po komunikacie policjanta o środkach przymusu bezpośredniego. Więc jeszcze raz, od kiedy policjant ma prawo do wydawania poleceń odnośnie dostarczenia ewentualnych dowodów przez obywatela na samego siebie? No ja mam dwa telefony. Dobrze, to dwa telefony. Czemu pan tak od razu negatywnie nastawiony jest w ogóle? Nie negatywnie nastawiony, no? Tylko ja poprosiłem o wylegitymowanie. Mam obowiązek. Mam prawo. Wszyscy na raz. Mam prawo poprosić o wylegitymowanie się policji, tak samo jak policja mnie. Proszę pana, policjant umundurowany nie ma takiego. No skąd ja mogę wiedzieć, czy policjant jest fałszywy? Proszę pana, no to już. To już pan tym co pan teraz powiedział. Uważam, że nie mamy sensu poważnie do pana podchodzić. No ale na chwilę, poważnie podchodzić, no bo to jest policjant, który jest umundurowany. No dobrze, no. No ale właśnie, no dobrze. Ja też mogę mundur sobie kupić. Proszę pana, niech pan kupi. Na pewno nie kupi pan takiego munduru. A poza tym, teraz jest nas czworo. Jesteśmy radiowozem, który jest też oznakowany. No dalej ma pan jakieś wątpliwości? No widzę, ja... Stróżu prawa, teraz bezpośrednio do ciebie kieruję te słowa. Do ciebie, któryś popełnił właśnie to zdanie o poważnym traktowaniu. Czy poważnie należy traktować człowieka w mundurze, który wydaje polecenie zakazu dyskusji nieagresywnej osobie? Bo to zrobiłeś. Sprawdzasz sobie telefony legitymowanego, a nie sprawdzasz roweru. Nie komunikujesz żadnego podejrzenia o kradzież i tego, na jakiej podstawie takie podejrzenie miałoby być, ale mimo to robisz. A facet jeden raz przeklnął. Nie ma powodów, aby mieć wątpliwości. Żadnych. Pani nie ma widocznego imiennika. Nie słychać, aby legitymowanemu się przedstawiała. Nie słychać, aby podawała stopień. Nie rozumiała sensu pytania. Jakiś gangus wydaje polecenia, a za przyczynę podaje, bo tak powiedziałem. Wyrywa telefon nieagresywnemu człowiekowi. Smerfetka uderza nim w stół. Nie wiadomo, na jakiej podstawie wydawane są polecenia zakazu dyskusji, odblokowania telefonów. Nie wiadomo, na jakiej podstawie sprawdzane są te telefony. Nie wiadomo, dlaczego nie są konsekwentni w sprawie kurtki, spodni czy, umówmy się, nie najtańszego przecież roweru. Wydają polecenia zdjęcia kasku z powodów bezpieczeństwa, po czym ruszają samochodem, a jeden z tych policjantów rzuca się jak gówno w betoniarce, próbując ograniczyć nie tylko prawa, ale i możliwość zebrania dowodów nieagresywnemu człowiekowi, który raz w miejscu publicznym przeklnął. I to w sytuacji najprawdopodobniej wynikającej z nagłego zatrzymania się kolegi tuż przed nim. Za co prawdopodobnie w tych okolicznościach nic mu nie grozi lub grozi niewielka grzywna. Z drugiej strony legitymowany chłopaku, teraz właśnie masz solidne podstawy, by uważać, że to była policja. Konkretnie ta znana z 90% przypadków podjętych interwencji z naszego kanału. Ta mająca prawo gdzieś i nie bojąca się żadnych konsekwencji, bo przełożeni będą najprawdopodobniej bezproblemowo kłamać w ewentualnych odpowiedziach na skargi.
Przynajmniej w pierwszej. Ale nie, no odpowie mi pan na pytanie, czy dalej ma pan wątpliwości pomimo tego, że podjechało 4 policjantów nie, no, oznakowanym radiowozem? No nie, no ale ja poprosiłem o wylegitymowanie się, mam takie prawo. Nie, nie ma pan takiego prawa, bo jeżeli jestem umundurowanym funkcjonariuszem, nie mam prawa okazywania panu legitymacji. Gdybym była nieumundurowanym funkcjonariuszem, moim obowiązkiem byłoby okazanie panu legitymacji. Chyba troszeczkę ja więcej znam prawa od pana, dobrze? Co ty, dziewczyno, w błękicie pieprzysz? Co ty pieprzysz? Czy twoja praca polega w znacznej części na przejęzyczaniu się i ignorowaniu tego, co ktoś mówi? Nie wiem, bierzesz przykład od tego autokraty, co zabrania dyskutowania? Od kiedy to umundurowany funkcjonariusz nie ma prawa do okazania legitymacji? Od kiedy to obywatel nie ma prawa poprosić o wylegitymowanie się policjanta? Normalnie można by uznać to za jakieś przejęzyczenie i że pani być może miała na myśli to, że umundurowany policjant nie musi się legitymować, choć może, a obywatel może poprosić o pokazanie legitymacji, bo ma do tego prawo, ale w związku z tym pierwszym niekoniecznie jego prośba może zostać spełniona. Tylko że w wypadku tej interwencji duża jej część idzie policjantom fatalnie, za to świetnie im idzie robienie głupot i wygadywanie bzdur. Jest pan dorosłym człowiekiem, sam pan powiedział, że ma pan 18 lat. Zapytałam o jedno zdanie. Jeździcie sobie rowerami, super. Ale ja nie powiedziałem, że nie przekonałem, ja się nie odzywałem, stałem i się nie odzywałem. Zadałam pytanie. Jedziecie na cały głos, za przeproszeniem drzecie się i wyklinacie po ulicy. Właśnie, teraz się pan przyznaje, że pan to zrobił. Dlaczego jak pytałam, to nic, to się pan nie przyznał? Nie odzywałem się. To jak to jest, pani policjantko? Wszyscy przeklinali? Kilku? Czy zwyczajnie zmyślasz, żeby trochę podkoloryzować swoje tezy? A może to jest łapanie za słówka? Dlaczego nikt się nie przyznał? Ponieważ nikt nie ma obowiązku dostarczania na siebie ewentualnych dowodów, ewentualnego popełnienia czynów zabronionych, tak jak i w pani przypadku bycia umundurowaną nie ma pani obowiązku okazywania legitymacji służbowej. I patrz co, nie okazuje pani tej legitymacji. Korzysta pani ze swojego prawa, w tym wypadku akurat chwiejnego, ale o tym kiedy indziej, mimo że mogła pani też okazać legitymację. Wymiotować się chce od stosowania podwójnego standardu przez panią. No nie odzywałem się. Ja panu dam radę, bo mnie się wydaje, że po tym jak pan właśnie zapytał policjantkę, poprosił czy tam nie wiem, tak jak pan twierdzi, ma prawo, żeby pan, żeby koleżanka się wylegitymowała, gdzieś pan obejrzał jakiś naprawdę denny filmik. Nie mam. Jakiegoś, który struga kozaka, za przeproszeniem. I zaczynają się schody podczas interwencji. Na przyszłość, taka moja rada. Taka rada na przyszłość, bo wchodzi sobie zawsze lepiej porozmawiać w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bez żadnego cwaniactwa. Na pewno szybciej interwencja się zakończy i moim zdaniem jestem więcej niż pewny i daję sobie rękę uciąć za tą policjantkę, że jeżeli byłoby popełnione wykroczenie i byłaby skrucha, jest takie coś jak środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Ale zazwyczaj, jeżeli ktoś nam robi podkurkę podczas takiej głupiej interwencji, niestety. Teraz pytam się pana, czy przyjmuje pan? Nie, nie przyjmuję. Dobrze, to piszemy wniosek o ukaranie do sądu. Dobre. W dalszej części jest sprawdzanie telefonów i wypełnianie kwitów danymi. To możecie obejrzeć w podlinkowanym materiale. Przejdźmy na koniec interwencji. Z naszej strony. No z tym innym razem trochę więcej pokory, dobra? Dobra, co sprawa do sądu idzie? Tak. Dobra. No i na koniec klasyka, czyli poinformowanie o możliwości złożenia zażalenia na sposób przeprowadzania czynności legitymowania do właściwego miejscowo prokuratora. Przecież pani poinformowała, wszyscy słyszeliśmy. Policjanci, nie dyskutujcie ze mną, nie dyskutujcie. To akurat taki żarcik, pamiętajcie, nie generalizujemy, bo są też świetni policjanci, których z tego miejsca pozdrawiamy, tylko że to akurat nie ci z tego odcinka. Temat okazywania, udzielania dokumentu tożsamości oraz jak to jest z tym okazywaniem legitymacji w przypadku braku imiennika zostawiamy do jednego z przyszłych materiałów, który właściwie gwarantuje zdziwienie wielu, nie tylko mundurowych. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie od czasu do czasu, abyśmy publikowali tego typu materiały. Niech raz to będzie koncert życzeń.